Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Patryk Rojerowski z tej strony. Kochani, będzie to mini wideo relacja z bardzo interesującego eventu, który miał miejsce dokładnie tydzień temu w czwartek na terenie Multikina. Jeśli chodzi o moją osobę, były to Katowice, jeśli chodzi o osobę SKKF-a, była to Warszawa, czy jeśli chodzi o osobę Roka, był to Wrocław. O co dokładnie chodziło? Była to transmisja na żywo rozgrywek w grę League of Legends, oglądana na żywo przez uczestników właśnie w salach kinowych. Dodatkowo ogłoszenie, po każdym zdjęciu dostajecie Sprite'a gratis. To spoko! Dziękuję Wam bardzo! Do kina! Ktoś może zapytać: ej, Rojo, ale co ty masz wspólnego z LOL-em? Odpowiedź jest banalna. Wziąłem ze sobą szwagra, którego powinniście doskonale kojarzyć, który jest mega fanem tej gry, a ja generalnie jestem mega fanem ogólnie gier komputerowych. Mam świadomość dosyć negatywnych, nieprzyjemnych opinii na temat community, społeczności LOL-a w naszym kraju. Jednak to, co zobaczyłem na własne oczy w kwestii zachowania tych młodych osób, fanów wymienionej gry, nie zdziwiło mnie. Paradoksalnie mnie nie zdziwiło, albowiem nie odnotowałem żadnej różnicy w kwestii ta grupa ludzi, a grupa ludzi na PZR-ach, czy to jest Pyrko, czy to jest PGA, czy to jest Game Zone Kraków, jakikolwiek event growy bądź okołogrowy, kultura, wspólne dopingowanie, czy tam IEM, właśnie, żeby nie szukać daleko, też LOL, jakby nie było. Myślałem, że będę, nie że się trochę męczył, ale niespecjalnie dobrze bawił. Tego typu myśl prysnęła w sekundę, kiedy zasiadłem w sali kinowej z resztą widzów, z resztą uczestników. Kochani, doping, fantastyczne emocje, no bawiłem się doskonale. Tak jak mówię, uważam, że z mojej strony bardzo dobrym pomysłem było zaproszenie szwagra na ten evencik, albowiem bardzo szybko wyjaśnił mi, o co dokładnie w tej grze chodzi. I znacie mnie doskonale, jak zwykle znalazłem sobie jakiś element zaczepienia i zacząłem kręcić z tego mega bekę, która też udzieliła się głównemu prowadzącemu. Mianowicie chodziło oczywiście o Barona. Olać bazę, Baron będzie. Pamiętajcie, nie uciekajcie od razu, jeszcze mamy coś do rozdania. Małe pruszone Barony. I po pewnym czasie doszło do takiej sytuacji, gdzie publiczność bardziej cieszyła się z ubicia Barona niż ze zwycięstwa konkretnej ekipy. Tak jak mówię, fajnie, bo absolutnie wszystko mi szwagier wyjaśnił i bardzo pasował do tej ekipy ludzi, którzy fantastycznie się bawili. Cześć, ja jestem Aharo, ze mną jest Patryk Rojewski. Witam serdecznie. Cześć. Witam serdecznie. Zadam wam kilka pytań teraz odnośnie eventu, czyli oglądania LCS-ów na wielkim ekranie w Multikinie. My jesteśmy w Katowicach. Powiedz, Rojo, co sądzisz ogólnie o pomyśle i o ogólnej koncepcji tego eventu, takiego spotkania? Ogólnie rzecz ujmując, bardzo cieszy mnie fakt, gdy gry komputerowe troszeczkę wchodzą na salony, tak? Dla wielu osób, również dla organizatorów, było czymś takim nie do końca zrozumiałem, żeby oglądać gry w kinie. Dla mnie jest to jak najbardziej fajny krok w stronę znów, powiedzmy, zwrócenia uwagi na magię i moc gier komputerowych z fajną integracją w tle, jeśli chodzi o same community, jak i też widzów ze mną, z organizatorami i tak dalej. Także ja zawsze propsuję takie rzeczy sam, wiele też takich, powiedzmy, spotkań inicjuję. No rozumiem. Czyli integracja przede wszystkim. Jak najbardziej. Teraz kolejne pytanie. W grze, jak i poza nią, tak ogólnie rzecz ujmując. Dobrze, no rozumiem. Teraz kolejne pytanie. Co sądzisz o tym, że Polaków jest tak dużo w LCS-ach i że Polacy pokazują się w Europie jako dobrzy gracze?
Co ja myślę, że żeby nie szukać daleko, ostatni IEM i poprzedni również pokazał, że Polak potrafi i doskonale w grach się orientuje. Także dla mnie, jak dla osoby, która działa na rzecz, na dobry wizerunek gier komputerowych, takie rzeczy no tylko i wyłącznie mnie cieszą, mobilizują, inspirują i nie pozostaje nic innego niż po prostu propsować takie inicjatywą i je wspierać po prostu swoją mocą. Dobrze, to ostatnie teraz już pytanie. Jak stawiasz dzisiejsze szanse Teamu Rocket z meczu z Fnatic? Wiesz co, na pewno mają większe szanse niż Polacy w piłce nożnej, także jak najbardziej jestem za i będę kibicował. Dobrze, to wszystko. Dziękuję za... Pozdrawiam serdecznie, serdeczna tarcza. Udanego eventu. Będzie fajnie. Wracając jeszcze na chwilkę do community. Wiecie doskonale, czym jest tarcza, czym jest hasło projektu operacji tarcza, czyli gry łączą, a nie dzielą. I wiele osób mówiło mi, tak Rojo, to chyba nie grałeś w LoL'a. Nie wiem, jak oni się zachowują, gdy grają w tą grę. Tak jak mówię, to gry typu MOBA to nie jest mój klimat, ale bardzo się cieszę, że są takie gry, które mimo wszystko wychodzą na salony w myśl e-sportu, czy po prostu bardzo dużo osób gra w te gry. Sami Polacy mają niemałe osiągi w tą grę. Jednak bądźmy ponad podziałami. Ja jestem całkowicie ponad podziałami, może ślepo, może trochę naiwnie wierzę, że jednak gry są w stanie połączyć, a nie podzielić absolutnie wszystkich. Pytanie, czy my tego chcemy. Tak jak mówię, ja nie oceniam ludzi, jeśli chodzi o, nie wiem, monitor, internet, tą zero-jedynkową ścianę, barierę, jakby nie było, dalej nasz wspólny przekaźnik tych wszystkich informacji. Bardziej oceniam ludzi face to face, kiedy spotkam się z nimi osobiście. Dlatego jeśli byłbym zaproszony na jakiś pokaz, rozgrywki, evencik skupiony wokół, nie wiem, właśnie League of Legends z przyjemnością, świetnie się bawiłem, Dota 2 z przyjemnością, fantastyczna sprawa, nie wiem, Heroes of the Storm, jak najbardziej, powiedzcie tylko kiedy. Nie wiem, StarCraft 2, super sprawa. Minecraft, no dobra, nie zapędzajmy się, okej? Jednak macie prawo poczuć się skonsternowani. Zaraz, w sumie podobnie jak właściciel Multikina w Katowicach. Zaraz, ale to oni będą grać w tą grę? Nie, oni będą ją oglądać. Jak oglądać? Okej, ale podpisał i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam, że być może brzmi to męcząco, nudno, mało atrakcyjnie, tak? Kilka godzin oglądać transmisję rozgrywek na żywo przy angielskim, nie polskim komentowaniu. Jednak o to już zadbali sami organizatorzy całego eventu w myśl propozycji wspólnych gier i zabaw, które uważam, że wypadły wyśmienicie. Były konkursy wiedzowe, były konkursy tak zwane siłowe, były konkursy kreatywne. Fantastyczna, powiem wam, zabawa i wszyscy doskonale się bawili. Skoro została nam jeszcze jakaś nagroda, to ja mam pomysł na taki dosyć kreatywny konkurs. Trzy osoby i będą miały za zadanie stworzyć jakąś figurę, która przypomina jakąś broń jakiejś postaci z LoL'a. Czy tarcza, harpun, jakieś tam... Po prostu macie zrobić figurę jakiegoś oręża z LoL'a. Tak, z podwlekę. Możesz go się ustawić? Gimper! Podpowiem, to jest broń! Łuk! Gdzieś tam w tle oczywiście był konkurs na śmieszne zdjęcie ze Sprite'em, jednym z organizatorów oczywiście całego eventu w tle, co też uważam, że wyszło fantastycznie i nie tylko w Katowicach, ale również na terenie wspomnianego Wrocławia czy Warszawy. Także serdeczne gratulacje za fantastyczny pomysł na zdjęcie i co za tym idzie, główną wygraną w konkursie Sprite'a, czyli masz tutaj skina, masz koszuleczkę. Nie? Wiesz, mi to niewiele mówi, ale nie wyglądasz na smutno. Cieszy mnie, co masz taka czapka. Jeszcze raz gratuluję ci serdecznie. Serdeczna tarcza. No i tak, to jest prawdziwa radość. Były oczywiście hostesy, kolorystycznie
zaaranżowane, ubrane, jeśli chodzi o podstawowe kolory Sprite'a, czyli ładne, kuse, zielone spódniczki i malutkie trampeczki, takie żółte, nawiązujące do cytrynek. Perla! I z miejsca troszeczkę reasumując, chciałbym pogratulować wszystkim uczestnikom kultury fantastycznej, atmosfery, kreacji tej fantastycznej atmosfery i co za tym idzie z automatu kreacji bardzo fajnych wspomnień. Ja fantastycznie wspominam ten dzień i nie tylko przez wzgląd na to, że wreszcie gdzieś na jakiś mini event growy miałem nieblisko. Co to, to nie. Organizatorom za przygotowanie, wszystko, ogarnięcie całego eventu. Riotom oczywiście za nagrody, Sprite'owi i Multikinie za organizację całego eventu. Sympatycznie, kameralnie, ale z fantastycznym rozmachem pod kątem wspólnego przeżywania tego, co aktualnie działo się na ekranach, doping i tak dalej, i tak dalej. Fantastycznie jest móc brać udział w czymś, no jakby nie było, masowym. I tak jak mówię, nie wiem, ja poczułem się zintegrowany. Wiadomo, tam było bardzo dużo moich widzów, moich fanów. Wpadł również polski pingwin, którego wreszcie miałem przyjemność poznać osobiście. Super, super po prostu atmosfera i zostawiam was właśnie z tym zastanowieniem, czy nie warto by było być ponad pewnymi podziałami, poważnie traktując tą moją ideę gry łączą, a nie dzielą, bo uważam, że zachowanie w tych salach dwóch kinowych, w sumie po 150 osób, 300 osób odwiedziło nas w ten dzień, jako bardzo adekwatne hasło do zaistniałej w rzeczywistości sytuacji. I tyle. Kochani, pozdrawiam was serdecznie. To był obiecany materiał wideo, który ma być naszą wspólną mini pamiątką. Pozdrawiam serdecznie, serdeczna tarcza. Trzymajcie się. Hejas. Boom! Smok! Smok! Wilkołak zabił smoka. Wilkołak zabił smoka. Bo go jojo i z glutem przybufili. Wentarz ma to! Uwaga, widzowie kina w Katowicach. Już wkrótce na Summoner's Rift powróci Baron!